jako teatr niezależny, wiadomo, się paromy tutaj z klasycznymi sztukami Czechowa, bo wszystkie teatry na Śląsku niezależne muszą robić Czechowa, wiadomo. My się wzięli akurat Wiśniowy Sad, bo to jest takie connection, takie połączenie, takie dwie platformy, nie? Pomiędzy tym miastem ogrodów jako ogród i tutaj mamy, proszę, Wiśniowym Sadem. W związku z tym zróbmy sobie na początek takie założenie, nie? Że jak padnie hasło Rosja, to znaczy, że to chodzi o Polskę, nie? No. A jak padnie hasło, wiesz, dom, to tam chodzi o coś. Zaraz sobie te słowa... Dobra. I tam jest taki monolog, który będzie na finale. Dobra. I więc pamiętajcie, ja nie wiem, czy to jest dobre, ale jak wiadomo, każdy śląski teatr musi zrobić Wiśniowy Sad. Musi jakoś klasyka chwycić, no bo to wiadomo, nie? W związku z tym my proponujemy dzisiaj i tutaj jest Wiśniowy Sad. Wiśniowy skład. Jest Wiśniowy Sad zamieszanie, wchodzi wtedy muza. To już? Już? Cześć, witajcie Roztomili, tutaj u nas na kanale Teatru Gliwicka 9A. Jesteśmy teatrem niezależnym z Katowic i jak każdy teatr niezależny z Katowic będziemy robić teraz sztuka klasyczną. Przygotowujemy się do katowickiej rundy teatralnej, a co będziemy dokładnie robić, to wyjaśni się już za chwilę. Cio tam, no, lecimy dupę. Dobra. Witajcie Roztomili na kanale Teatru Gliwicka 9A. Pytacie w naszych komentarzach, co my w zasadzie jako teatr niezależny będziemy robić, a my będziemy robić to, co od wieków, co zowdy teatry alternatywne na Górnym Śląsku robią, a mianowicie będziemy robić sztuki Antoniego Czechowa. Jedyną i niepowtarzalną sztukę Antoniego Czechowa pod tytułem Wiśniowy Sad, bo nie tak wcale prosto zrobić Wiśniowy Sad we Katowicach, mimo że Katowice dyć jest miastem ogrodów, a Wiśniowy Sad dyć przecież o takim ogrodzie jest. No i cóż, będziemy zaczynać. Antoni Czechow we Wiśniowym Sadzie. Zapraszam.
Polska jest naszym sadem. Ziemia to wielka i piękna. I co my teraz tu mamy robić? No oczywiście zaczynamy, drodzy państwo. Antoni Czechow, Wiśniowy Sad, komedia w czterech aktach. Postaci. Lubow Raniewski, Ziemian. Żółtą wróg, dubel do środka. Ania, jej córka, lat 17. Znowu coś takiego? Wania, jej córka, przybrana, lat 24. To dobry znak. Leonid Gajew, brat Raniewski. Życzę wszystkiego najlepszego. Czwartek wpadnę. Jermołaj Łopachin, kupiec. Która to godzina? Wymyśl coś nowego. To się postarzało. Jest płaskie. Odzwyczaj się od tego nałogu machania. Bo i budować letniska, licząc, że z letników będą samodzielni gospodarze, przecież to i tak machanie. A jednak pomimo wszystko, lubię ciebie. Sił już nie masz na nic. Nic ci nie pozostało. W pierwszej parze Piszczyk i Szarlota. W drugiej Trofimow i Raniewska. W trzeciej Ania z zawiadowcą stacji. W czwartej Waria. Cicho płacze. Zaraz muszę jechać, ale powiem państwu w paru słowach. Już państwu wiadomo, że Wiśniowy Sad będzie sprzedany za długi. Licytację wyznaczono na koniec marca. Ale niech się pani kochana nie niepokoi. Proszę spać spokojnie, bo jest wyjście. Oto jest mój projekt. Proszę o chwilę uwagi. Majątek leży w samym centrum miasta. Niedaleko stąd przyprowadzono kolej żelazną i gdyby sad wiśniowy i tę ziemię nad rzeczką podzielić na działki, a potem wydzierżawić na letniska, to będą państwo mieli co najmniej 25 tysięcy rubli rocznie. No, będą państwo pobierali od letników parę rubli rocznie i natychmiast się ogłosi, ręczę, że do jesieni nie pozostanie ani kawałeczka ziemi. Wszystko rozchwytają. Krótko mówiąc, winszuję, bo są państwo uratowani. No, okolica prześliczna, rzeka głęboka, tylko rzecz jasna, trzeba uporządkować, wysprzątać, na przykład powiedzmy zburzyć te stare budynki, o, i ten dom. A sad wiśniowy wyrąbać. Przedmioty, maski, akcesoria. Manekiny. Ogromne maski ukazywać się będą na tych samych prawach, co znaki słowne. Dekoracja? Dekoracji nie będzie. Okrucieństwo. Teatr. Teatr nie jest możliwy bez elementu okrucieństwa u podstawy. Publiczność. Niechaj najpierw stanie się teatr! Serdecznie wam wszystkim dziękujemy, żeście byli z nami w tym odcinku. Oglądajcie nas w każdy czwartek. Przypominam, abyście zasubskrybowali, lajkowali, a także wciepnęli jakiś fajny komentarz. Cześć! Czyli letnicy to są, wiesz, to są wszyscy katowiczanie, wszyscy ludzie teatru, nie? Co najmniej parę rubli, czyli honorariów, rocznie od dziesięciny. Czyli umowy licencjackie za to. Nie dalej. I jeśli natychmiast to się ogłosi, że do jesieni nie pozostanie ani kawałeczka ziemi. Wszystko rozchwytają.
Nie, teraz dalej jest. Krótko mówiąc, winszuję, są państwo uratowani. Nie, to jest ci, co się dostali, nie? Okolica prześliczna, rzeka, to jest Rawa, nie? Głęboka, tylko rzecz jasna trzeba uporządkować i wysprzątać. Na przykład, powiedzmy, zburzyć wszystkie stare budynki, no i ten dom, to jest Górniowy Palas, który już jest do niczego, wyrąbać stare Wiśniowce. To jest taki tekst. I to jest jeden tekst, który będzie mieć Kornel. Drugi tekst, który ktoś, kto chce, jest taki. Zaraz muszę jechać, ale powiem w paru słowach. Już państwu wiadomo, że Wiśniowy Sad będzie sprzedany za długi. To jest drugi tekst, nie? Licytację wyznaczono na koniec marca. Ale niech się, kochana pani, niech się, kochani państwo, nie niepokoją. Proszę sobie spać spokojnie, bo jest wyjście. Oto mój projekt. Proszę o chwilę uwagi. Ten majątek leży w samym centrum miasta. Niedaleko.